dobry, Bobry! Dzień dobry, kochani! W nowym witam! Dzień dobry! Pokaż, że jesteś! Jestem! Dzisiaj, mama, powiem wam, bardzo dobry humor. Po pierwsze, jest przepiękna pogoda. Przepiękna, bella giornata. No, trzeba przyznać, więc postanowiliśmy wykorzystać tę pogodę. Jak widzicie, ja w okularach. Bardzo was za to przepraszam, ale świeci mi tutaj dosyć mocno słońce. Druga ważna sprawa, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy. Trzeba to wykorzystać. I później pojechać na jakąś kawę obowiązkowo. Ja nawet wiem na jaką. Na dyniową do Starbucksa. To jest kolejna sprawa. A trzecia, słuchajcie, właśnie jedziemy na farmę dyniową. Nie wiem, czy pamiętam. Otrawiamo. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku, właśnie w tym okresie jesiennym, byliśmy na farmie dyniowej. Kupiliśmy wtedy fantastyczne dynie, w ogóle spędziliśmy miło czas. I teraz postanowiliśmy, że też pojedziemy, porobimy fajne zdjęcia, może uda nam się coś nagrać. Oczywiście, tak jak mówi Max, jeśli ją znajdziemy, bo tam jest droga w remoncie i mam nadzieję, że jakoś uda nam się dojechać. Ale nic, najważniejsze, że mamy dobry humor, tak? Dobra humory. Dobra pogoda, zobaczymy, co robimy dzisiaj. Mamy dobre plany na dzisiaj, mamy bardzo dobre plany. Także, kochani, życzymy wam miłego oglądania, jak zawsze. I widzimy się już, mam nadzieję, na farmie dyniowej. Kochani, a w tych pięknych okolicznościach pokażę wam teraz, co mam dzisiaj takiego na sobie. Okulary, które już bardzo dobrze znacie. Kaszkiet z H&M-u, z najnowszej kolekcji. Dalej, golfik pod spodem, ten cieniutki, który mogliście już widzieć w holu. Sweter z zeszłego roku z Zary. Torebka z Parfois. Jeansy. I kozaki Prima Classe. Tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit. Mamy już za sobą szybki obiad, zielony ekran, prawda? Tak. Zmianę samochodu i w związku z tym, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, o czym wspominałam wam wcześniej, powiedziałam Maxowi, że nie odpuszczę sobie i muszę się dzisiaj napić mojej ulubionej kawy ze Starbucksa, dyniowej, w klimacie dyń zostajemy dzisiaj i jedziemy teraz do Arkadii. A powiem wam, że w Arkadii w ten weekend trwa Sephora Trend Report. I tak naprawdę nie do końca mnie to interesuje, bo wy wiecie, że ja z makijażem jakoś specjalnie nie szaleję, zawsze mam to, co mam na twarzy, ale pomyślałam sobie, że wykorzystam ten moment, pojedziemy do Arkadii na kawę i też chciałabym wejść do perfumerii Sephora. Bo jeśli oglądałyście filmik Suzy, ostatni filmik Suzy z moim udziałem, gdzie wspominamy wam o hitach lata, tam też mówiłam, że myślę o tym, żeby kupić sobie na okres jesienno-zimowy perfum marki Nuxe, który miałam w zeszłym roku. Uwielbiam ten zapach, to jest przepiękny, ciepły zapach, który fantastycznie nadaje się właśnie na tę porę roku. A marka Nuxe jest dostępna w sprzedaży w Sephorze. W związku z tym Sephora, która znajduje się w Arkadii, jest jedną z największych, o ile nie największą Sephorą w całej Polsce. Myślę, że tamte perfumy powinny być dostępne. No i jeszcze tak sobie pomyślałam, że skorzystam z okazji i jak ja już będę kupować perfumy, to może i ten pan tutaj obok dostanie ode mnie jakiś prezent.
co usłyszałeś? No zobaczymy. Zobaczymy, co nam się uda wybrać, czy uda nam się kupić te perfumy. Jeżeli tak, to pokażę Wam oczywiście później, jak one wyglądają, żebyście też wiedziały. A i co najważniejsze, jeśli nie widzieliście filmiku Suzy, to zostawiam Wam link w opisie. A my jedziemy teraz do Arkadii. Arkadię. Postanowiliśmy dzisiaj zjeść kolację w Arkadii i zamówimy sobie ten zestaw sushi w Hana Sushi. O, proszę bardzo. As long as you can show me a good time, I don't care. Wrócili do domu! Proszę, jaki mam tutaj odbite od czapki. Tak siedziałam w restauracji, ale nieważne. Teraz czas się ogarnąć, wykąpać, makijaż, maseczka, tak, finito vlog. I może zobaczymy kolejny odcinek serialu? Przejdziemy na Bundad. No. No dobra, ale musisz mi tak dać godzinkę. Tyle mi zejdzie. Kąpiel, maseczka, herbatka. Co się śmiejesz? No, standardowe czynności po powrocie do domu. Skoro mamy sobotę, to można, prawda? O. No to co, kończymy? Kończymy vlog teraz. No, kończymy. Co może mówimy? Buziaki pa. Buziaki pa. Do zobaczenia, kochani, w następnym filmiku. Czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie koniec, bo przecież bym zapomniała pokazać Wam zapachy, które kupiliśmy. I mam tutaj, jak widzicie, Sephorę, w której udało mi się kupić prezent dla Maxa, jego ulubione, ale w sumie też moje męskie perfumy. Proszę, oto Jean Paul Gaultier, wersja klasyczna dla mężczyzn, czyli taka oto buteleczka. Zdecydowanie jedne z najpiękniejszych perfum, które Massimo ma w kolekcji, a że już mu się skończyły, to pomyślałam, że będzie to dobry prezent. Także niech ma i się cieszy. Ale słuchajcie, przy okazji w Sephorze miałam kupić również perfumy marki Nuxe i niestety okazało się, że ich nie ma, są dostępne na stronie internetowej. Więc co zrobiłam? Poszłam do Douglasa. Tada! I wybrałam sobie zapach Jo Malone. Zobaczcie, jak pięknie zapakowany, jeszcze z taką limitowaną wstążeczką, dlatego że ten zapach, który ja wybrałam, to jest nowość marki. Już Wam pokazuję. W ogóle muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tym, jak pakowane są perfumy, bo oprócz tego, że dostajecie taką ładną torebeczkę z piękną wstążeczką, to jeszcze dodatkowo jest tutaj perfumowana folia. Ach, ona pięknie pachnie. No i uwaga, to są właśnie te perfumy. Już Wam pokazuję, na jaki zapach się zdecydowałam. Bardzo proszę, czyli nowość. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. O, teraz widać lepiej. Pachną przepięknie, idealny zapach na jesień. Myślę, że jak powąchacie, to również Wam się spodoba. Piękny, kobiecy, odrobinę słodki, odrobinę delikatny, takie ciepłe nuty, coś wspaniałego. Także mój zapach na najbliższy okres, Jo Malone. I to już jest kolejny zapach, które mam okazję przetestować, ale powiem Wam, że miałam naprawdę duży problem z tym, żeby wybrać perfumę Jo Malone, zdecydować się na jakieś. Wzięłam tę nowość, ale jeszcze tam wrócę, bo spodobały mi się jedne perfumy z czarnej serii. No, także tyle, jeśli chodzi o zakupy. Teraz już mogę skończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Buziaki, pa! All I need is your time devotion.
I don't wanna be